Dzień dobry, cześć, witajcie przy Wielkiej Sobocie. Drodzy widzowie, patrzcie jaka pogoda. Ja jestem w krótkiej koszulce i jest mi nadal ciepło. 24,5 stopnia dzisiaj u nas. Co prawda jest wietrzyk, ale mam nadzieję, że dzięki temu urządzeniu nie słyszycie tych podmuchów wiatru. Bo od dziś, tak jak wam ostatnio mówiłem, poprawiłem wizję, od dziś poprawiam audio. No więc, o, teraz wieje, jaka cholera mi do ucha wpadła. Teraz wieje, słyszycie coś, czy nie słyszycie nic? Nie powinniście, oj. Ja cięż. Myślę, że z tej odległości równie dobrze mnie słyszycie. Jakbyście mnie słyszeli z tej odległości, albo z tej odległości, albo z tej. Zobaczymy, czy ten sprzęt jest wart swojej ceny. Oby tak było, bo inaczej pieniądze wydane w błoto. Kurde, jakaś muszka mnie zaatakowała i nie wiem, teraz mnie oko boli, czy ja ją jeszcze tam mam, czy już ją wydubałem. No dobrze, drodzy widzowie, korzystając z pięknej pogody, z pięknych okoliczności przyrody, chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych świąt. Pamiętacie, w gronie rodzinnym przede wszystkim. Nie ma sensu spędzać świąt samemu, to cały urok tych świąt znika. Dlatego życzę wam tego, żebyście w gronie rodzinnym spędzili te święta. Nie gadajcie o polityce, bez sensu to w ogóle. My tu na dole się kłócimy niepotrzebnie, a oni na górze razem wódkę piją. Zostawmy to. Nie ma sensu w ogóle dyskutować o tym. Niech oni tam na górze się żrą, a my na dole bądźmy spokojniejsi po prostu. Tego wam, drodzy widzowie, życzę. Żeby ten rok był dużo lepszy. Kurde, zajechałem trochę jak na Sylwestra życzeniami. Nie, ale wiecie co? Jak jest słońce, to człowiek od razu ma lepszy nastrój. Od razu się chce coś robić, wyjść. Patrzcie, jaka zieleń. Jak to fajnie wszystko się... Kurczę, zaczyna zielenić. Nawet ta trawa tutaj u mojego sąsiada na polu coraz żywiej wygląda. Oho, już coś jedzie. Ciekawe, czy to straż, czy policja? Zaraz zobaczymy. Już coś się stało. Mam nadzieję, że nic groźnego. Ale podejdźmy tu bliżej i zobaczymy, co to tam jedzie. Momento. Możemy podejść nawet bardzo blisko. Znaczy no tyle blisko, że przez las trochę przejdziemy. A nie pokażę wam, bo to na SC prawdopodobnie, tamtędy. Tam daleko, więc... Chyba karetka, nie jestem pewien. No, drodzy widzowie, co wam mogę tu jeszcze powiedzieć? Sprzętu Maciej nakupił. Mam nadzieję, że to wszystko polepszy odbiór mojego kanału. Co do bodźków. Dostałem pytanie co do bodźków. Ostatnio nagrałem kawałeczek. Wrzucę wam to teraz. Natomiast był raz bociek. Oczywiście ta jedna wizyta nie świadczy o niczym. Tak naprawdę przyleciał, był może z 10 minut. I poleciał. Natomiast jedna rzecz bardzo ważna. To gniazdo wywołuje jakieś zainteresowanie. Raz widziałem, jak bociek krążył, już prawie podchodził do lądowania. Niestety akurat byłem bez kamery wtedy. Coś go tutaj spłoszyło i poleciał dalej. Ale to, co teraz wam wrzucam, udało mi się nagrać, jak właśnie przyleciał, jak sobie siadł, jak się rozglądał. Więc zobaczcie teraz ten fragment. Patrzcie widzowie, kto przyleciał. Jest i Czesiu. No to koniec pracy na dzisiaj. Muszę się odsunąć stąd, żeby go nie płoszyć. Ale czad, jak się cieszy. Masakr. Może się spełni marzenie. Przyleciał, siadł,
podjarany byłem na maksa, no ale niestety ta wizyta zbyt długo nie trwała. Mam nadzieję, że to są takie przymiarki, że na razie sobie po prostu lata i obczaja jakieś gniazda, które są i które można zająć, bo jeszcze widziałem, że w wielu miejscach jest na razie jeden bociek. Jeszcze nie we wszystkich gniazdach są dwa. Więc jest jeszcze szansa. Czy się uda? Zobaczymy. No bardzo bym tego chciał i do tego dążę, ale czy tak naprawdę będzie? Wszystko się okaże już wkrótce. No, jest taka piękna pogoda, że nie mam serca was tu trzymać. Chodźcie. Wychodzimy. Zapraszam, zapraszam. Tam. Do wyjścia proszę. Tam, 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 tam. Albo w sumie popatrzcie co i jak i porozkręcajcie się. Kurki rosną, co nie? Już kurczę. Niektóre ładne. Ale patrzcie, z tego green shella. Tutaj jest jedna i tam jest jedna. Wyszły takie siemieniate. Całkiem w innej barwie niż ta kurka była. Więc to też chyba był jakiś miks. Ciężko powiedzieć, czy tak było, czy nie. Ale tak to troszkę wygląda. Trochę ich zachęcimy. Rozczarowanie. Ja myślałem, że one tutaj przybiegną od razu. Ale patrzcie, jakie mają wole nabite. Widzicie? Jak są takie niesymetryczne na boki. Napchane wole mają ziarnem, więc one są dosyć dobrze najedzone. To nie są zbyt głodne. O, jest i cici. Ja wam za dzisiaj serdecznie dziękuję. Trzymajcie się, widzimy się po świętach, bo jutro niedziela, na pewno nie będę nic kręcił. W poniedziałek lany, prawdopodobnie też nie, pewnie gdzieś tam po rodzinie będę się kręcił. Więc prawdopodobnie najprędzej wtorek, środa, widzimy się online. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!